Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby, i witam was w trzeciej części Spyro Reignited Trilogy, gdzie zaczniemy sobie grać w Spyro Year of the Dragon, moja ulubiona część Spyro. Nie przedłużajmy, oj nie przedłużajmy, oj masakra, oj masakra. To będzie to będzie fan, czysty fan. Podły plan obnażony. Oj, trzecia część, o jak ja na ciebie czekałem, tyle w wersji remastered. Oh. Zobaczmy te cutscenki, trochę to potrwa. Ale zrobimy sobie dwie plansze dzisiaj, tak myślę, na sam start. Ta, to będzie dobry plan. Czemu te cutscenki tak długo się ładują? To boli. Serio. Wszystkie sobie smoczki śpią, jajka poroznoszone. O! A kto to jest? Bracio, łapać! O! Nie tym razem. Zła czarodziejka zabrała jajuszka wraz ze swoimi pomagierami. Czarny charakter wkracza do gry. Udało nam się przejąć wszystkie jaja, wasza wysokość. Co do jednego. Wspaniale! Może w końcu będzie z ciebie jakiś pożytek. Zajmij się pilnowaniem tuneli. Nikt nie może przez nie przejść. Wróżka Zoe, ta pomagierka, co nam zapisuje grę, tam stała, widziała. Rozpoczyna się desperacka misja ratunkowa. Jest Zoe. Gdzie jaja? Te otwory wychodzą na drugą stronę smoczego świata. Znaleźliśmy kilka jaj, ale są zbyt ciężkie, by je przenieść. Druga strona świata? Zapomniane światy. Spyro, musisz spróbować. Nikt inny nie przeciśnie się przez otwory. Dobra, no to jazda! Ups. Au. Znajdź jaja i odzyskaj je, Spyro. W tobie ostatnia nadzieja. Już się robi. A my się przecisnęliśmy bezproblemowo. Fabuła, zła czarodziejka. Oh shit. Mapę wyłączam, bo to tylko w dwójce miała być. Mapa wył. Oh shit. Jak to wygląda pięknie. Tak. Jaka jest fabuła? Nie zbieramy kul, czyli orbów, nie zbieramy tych posągów smoków, nie ratujemy ich, zbieramy 151 jajek smoków. Będzie tego więcej. Za niektóre musimy przechodzić minigry, niektóre będziemy znajdować, bo tak jak o tam jest jedno jajko, będziemy znajdować od tak. Ponadto oczywiście kryształy zbieramy i tyle. Zła czarodziejka i czarownica współpracują ze sobą. Do tego 4 grywalne nowe postacie w grze. Będziemy czasem musieli przechodzić jakieś kawałki, skrawki i niektórych poziomów tymi postaciami. 4 główne światy. Jesteśmy w świecie wiosennej jutrzenki. Dobrze to brzmi. I jak zwykle 4 różne światy to kolejne portale do poziomów. Po 4 zwykłe poziomy. 1 szlak, speedway, flight, jakkolwiek mogę powiedzieć. I 1 boss. I jeszcze dodatkowo jest tak zwany świat Sparksa, tego naszego iskiera. tylko on działa tak, że w każdym świecie, czyli w tej na przykład wiosennej jutrzence, jest po jednym poziomie dla Sparksa i tam musimy zebrać 200 diamentów oraz jedno jajko i będzie też zupełnie inny gameplay, czyli trójka jeszcze bardziej się różni od dwójki i jedynki. Tak bardzo, bardzo w skrócie to wszystko wytłumaczyłem. Wow, będzie fenomenalnie. I będziemy podróżować oczywiście pomiędzy czterema tymi światami, krainami. Bossy, nie bossy, jajka, nie jajka, będzie sporo się działo, oj uwierzcie. Izabela! Cześć Izabela! Jaki słodziak. Do każdego takiego smoczka przygotowano po jednej animacji, więc wszystko jest ok. No i głównie w każdym świecie praktycznie musimy po 6 jajek zdobyć. Coś ten deseń, chyba na każdy świat przypada 36 jajek. Na każdy taki pełny świat, czyli w każdej planszy po 6. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale pięknie wygląda. Boże, dzieciństwo moje. Aaaa! Jak się rajcuje. Oczywiście wszystkie umiejętności typu to, typu łożenie po drabinie, pływanie, wszystko to mamy, bo fabularnie wszystko to odblokowaliśmy w Spyro 2. Zoe. Cześć Spyro. Możesz swobodnie rozglądać się w prawo lub... Tak, dobra. To są takie typowe rady dotyczące kamerki. Liczę, że... No właśnie, liczę, że niczego nie pominąłem, tak. Bo ja to ja i oczywiście, że pominę. Zrobimy sobie ten świat i przejdziemy jeden poziom zwykły, ale cutscenka najpierw. A więc to ty przybywasz na ratunek skradzionym jajom, he? Przykro mi. Posłuchaj no, jeśli ci życie miłe, w tej chwili odwrócisz się na pięcie i wskoczysz z powrotem do dziury. Jaja należą teraz do nas i ukryłam je w miejscach, do których nie dotrzesz nawet za 1000 lat. Zresztą, nawet gdyby ci się udało, nasza specjalnie przeszkolona armia da ci wycisk i odbierze zgubę. Czy wyraziłam się jasno? Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, bardzo się zdenerwuję. A wtedy lepiej nie wchodzić mi w drogę. Po co zrobisz, dziewczynko? A? Myślisz, że dziewczyna to nie mogę cię pobić? A? Kurczę, Bianca. To jest właśnie ta czarodziejka. Czarodziejka Bianca. No i Sorceress to jest z angielskiego chyba władczyni, coś takiego. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale tam jest kolejne jajko. I tutaj bankier zatrzymał sobie jedną postać grywalną. I to jest Sheila. Sheila Kangur. Sheila the Kangaroo. I będziemy mogli nią grać czasem. I to jest bardzo dobre. No i właśnie jaka jest zasada, jeżeli ktoś nie wie. Jeżeli sobie odblokujemy, przejdziemy jej poziom, jej świat, w którym jest tam... nie wiem, 200 diamentów, coś ten deseń i 3 jajka, to w poziomie Słoneczna Rezydencja będziemy musieli przejść jeden skrawek planszy właśnie z Shilą, żeby wymaksować i o to tutaj chodzi. A jeżeli zrobimy w odwrotnej kolejności, czyli Słoneczna Rezydencja, no to tam nie będziemy mogli wszystkiego zrobić. Proste, proste jak drut. Co chcesz, łowco? Yo, Spyro! Patrz, znalazłem portal prowadzący do innego świata. Ale żeby się do niego zbliżyć, musisz poszybować. Wciśnij skok raz, aby zacząć... Tak. Skakanie. Ja to będę akurat pomijał, wybaczcie. Ale to jest proste. Ja to umiem. Ale no takie rady akurat będę pomijał. Łowca wrócił, Hunter znaczy się... Tak. Jeśli tak. Ogółem za to jajko dostaniemy zaraz. Mamy tutaj... Widziałem coś błyszczącego w tamtej jaskini. Sprawdźmy to. Użyj manewru zawiśnięcia. Dobrze. Użyję tego manewru. What the fuck, kamera. Iglice w chmurach. Cloud Spires po angielsku. Masakra. O, prawie bym zapomniał. Znalazłem to jajo. To czemu mi go nie dałeś od razu? Coltrane. Cześć. Jak piesek. Jak typowy piesek. 2 jajuszka już, no i ładnie. Czy tutaj w przewodniku 5 jajek tu będzie? Okej, wszystko się zgadza, 5 jajek. No tak, punkty umiejętności. Przypominam, pod koniec serii robimy wszystkie. Czasem przy jajkach będą pokazywały się wskazówki, co zrobić, żeby je znaleźć, ale ja w miarę na pamięć to wszystko znam, więc mi się to nie przyda. Dobra, najpierw musimy sobie podlecieć, żeby to jajko zdobyć. Ale zrobię coś jeszcze po drodze. O Jezu, udało się. To właśnie chciałem, czyli żyćko. A teraz jajko. Amy! Cześć Amy. Takie głupie, słodkie, proste animacje. Dobra, teraz czyścimy jeszcze tą jaskinię. Masakra, te wspomnienia z tym Spyro. A ja mam wciąż Spyro trójkę oryginalną z PS1 oryginalnym, znaczy PS1, czyli ta odchudzona wersja w szafce. Masakra. To jest przepiękne. Ale będzie się porównywało. Słyszałem, że trochę podobno jest bugów w tej części, że niedopracowań i tak dalej, ale ja to będę oceniał wszystko. Dobra, przepraszam, ale ja chcę na górę już. Wydaje mi się, że tam nic nie zostało. I teraz główną aleją sobie pójdziemy. Ja gram bez mapy, absolutnie. Absolutnie, to mi się przyda. To gra bez mapy. Może w którymś poziomie raz odpalę, może nie. Sparks mi pokazuje, dobra, w tym kierunku, ale na razie absolutnie tego nie potrzebuję. I tutaj kolejna zmiana, ponieważ zwykły jest poziom tutaj przed nami, ale wymaga on 10 jajek i nie zabiorą mi tych jajek, tylko po prostu muszę mieć 10, żeby w ogóle się on otworzył. Nic więcej. Oj, kurczę. Słyszałem, że tej postaci zmienili głos z takiego babskiego na męski. Czy w polskim dubbingu to samo? Jestem na obiad w klubie Tyki, a portal prowadzący do mojego domu właśnie się zepsuł. Może kiedy wykluje się jeszcze parę smoków, znów zacznie działać. Głazik. O Jezu, zmienili mu głos. To był kiedyś taki fajny głos damski, taki... No nie wiem, porównajcie sobie na YouTubie z oryginalnej trylogii. Liam! O, jaki grubas! Nie płacz! Bo cię zaatakuje, szarżuje, patrzcie. Jep! No, nie zdążyłem. Ale tak, to Spyro. Moje ulubione. Liczę, że w tej trylogii odświeżonej nic tutaj nie popsuli. Bo bym się trochę zawiódł. Że tylko są lepsze rzeczy. Czy... kamera jest wciąż taka sama? Jest. Widzę jajo na dnie jeziora. Wskoczyłbym po nie, ale nie chcę zamoczyć futra. Może ty je wydobędziesz, aby zanurkować, gdy znajdziesz... Tak. Takie rzeczy typu, aby zanurkować, aby zmienić kamerę i tak dalej, ja będę pomijał takie kwestie. Tu jest tabliczka Sparksa. Jeszcze raz powtórzę zasadę i trochę zaktualizuję. Tym balonem ruszamy do drugiego świata. Warunek jest taki, przechodzimy 4 zwykłe poziomy. Potem jest boss. Jak pokonam bossa, jestem w drugim świecie, ale jak jestem w drugim świecie, wracam tutaj, podchodzę do tej tabliczki i robię poziom Sparksa. A teraz... spotkajmy się tu później, czyli nie mogę tego zrobić. Proste. Będę wracał do pierwszego świata i jak będę w trzecim świecie, to też wrócę do drugiego i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? Prosta... zależność. Hops. Jajo! Bruce! Siema Bruce, 5 na 5 jajów. Będzie dobra jajecznica. Ach, ale pływanie pod wodą... Nie znoszę, gardzę wręcz. Dobra, czyli miałem 400 zbierać, to jeszcze na pewno trochę ich będzie. Sparks mi... No zbierz. Sparks mi na pewno będzie pomagał. A się śliskam pod tą wodą. Nie ogarniam czasem. O, tutaj jeszcze piątak. I dopiero na górze tutaj. Okej. Na pewno gdzieś pominąłem. Oj, na pewno. A ja taki niby pro. Ale w Spyro tak. O, jest Speedway, czyli szlak. Ale potrzebujemy 20 jajów. A niestety nie mamy 20, mamy 5 jajów. To jeszcze nie będzie wszystko. A tutaj. Oj, pominęliśmy i to sporo. Gdzie mi pokazuje? A tu piątek. I tutaj gdzieś jeszcze? A no tak, od środka. O Boże. Jak mogłem to tak łatwo pominąć? I 2 jeszcze gdzieś. O matko, po drugiej stronie absolutnie. Ale dobra, i tak musimy iść na drugą stronę, więc to nie jest żadna strata. Majestatycznie to wygląda. Gdzieś tutaj. A tutaj, patrzcie na ta zielona 2. Jakie to jest głupie. Dobra. Poziom ukończony. Spyro! No ty tutaj kto by pomyślał? Czekaj, dlaczego ty nagle zniknąłeś po pokonaniu Ripta w Avalarze? Więc twoje odejście negatywnie wpłynęło na moje interesy, dlatego też nawiązałem współpracę z miejscową czarownicą. Cudowna z niej niewiasta. Wygląda na to, że bardzo lubi smoki. Tak, czyli czarownica to ta z tego filmiku, a Bianca to Bianca. Za więzienie kangurzycy Shirley płacą mi prawdziwe kokosy. Ten wredny torbacz musiał mocno zajść za skórę biednej czarownicy. W każdym razie mógłbym pewnie niechcący wypuścić kangurzycę. Oczywiście, gdybyś uiścił najpierw drobną opłatę. 300 klejnotów idealnie. Spyro, twoja szlachetność mnie rozczula. Pewnego dnia ta cecha charakteru może wpędzić cię w kłopoty. Na razie jednak zawdzięczam jej majątek. Dobrze. Proszę cię bardzo. Mam nadzieję, że docenisz przysługę, którą ci oddaję, wypuszczając cię. No i brawo, misiu. Co złego, to nie ja. Jasne. Ja tylko wypełniam obowiązki. Ja! Au. Ej, czyżbyś był przedstawicielem smoków? Tak, jestem Spyro. Nie sądziłam, że poznam smoka. Kiedyś rządziliście całym tym światem, wiesz? A potem nagle zniknęliście. Puf! Mieszkały tu smoki? Nie wiedziałeś? Według tego, co mówią, to było z 1000 lat temu. A potem odeszły? Tak. Najdziwniejsze jest jednak to, że razem z nimi zniknęła stąd dosłownie caluteńka magia. Niektórzy twierdzą, że było tu tego towaru od groma. Latające okręty, śpiewające lasy, kamienie życzeń, co kto lubi. Jednak po odejściu smoków wszystko zniknęło. To dlatego niektóre z portali nie działają? Tak, zaczynają wysiadać. Jeden po drugim. Cóż, trzeba wracać do domu i obmyślić plan. Wpadaj, kiedy zechcesz. Luz. I właśnie to teraz zrobię. Szczyt Shirley. I ogółem przy takich poziomach, gdzie ona będzie, to będzie się pojawiała taka tabliczka, że to jest skrawek poziomu i tak dalej. No, musimy ją najpierw uwolnić i zrobić u niej porządek w chacie jej. I teraz po raz pierwszy w serii zagramy inną postacią niż Spyro. Wow, 100 diamentów mi zostało, super. Czyli bankier sobie uzbierał, a teraz znowu zabiera. Dzięki raz jeszcze. Muszę sprawdzić, co zła czarownica zrobiła z moim domem, kiedy byłam w niewoli. Siema, Sheila! Kiedy cię nie było, zgraja nosorogów wykopała nas z naszych domów. Ale nie jest źle. Razem z Robkiem i Piotkiem opracowujemy plan wykurzenia ich. Dobrze. O wpytę. O, Jesus, ile tutaj? 403 jajka. Inne sterowanie i w ogóle. Ja cię kręcę, ale fajnie. Jest bardzo dobrze. Mi się podoba. Ops. Kurde, jak jest fajnie. Okej, wskoczmy sobie i tutaj oczywiście niektóre takie umiejętności właśnie, jak to mamy z miejsca. Czyli takie coś. Rozwalanie skrzynek od góry. Masakra. Bardzo dobrze się gra tą postacią, jest tak wyważona, tak inaczej się w końcu gra. I mi to pasuje. A to piątek jest, lol. A ogółem... Czemu to tutaj na dole jesteś? A, dobra. To ty masz być na dole. Pierwsze jajko. Nareszcie w domu! Masz! Chciałem zrobić z niego omlet, ale zasłużyłaś sobie. Nie! Ruby, pierwsze jajo. No, kukortko. O Boziu. Oj, to będzie się grało i grało w tego Spyro. To będzie piękne. Oczywiście tutaj trochę jest diaksów i wchodzimy sobie teraz do jaskinki. Ale za drzewem? A za drzewem nic. Całe szczęście. I tutaj już kolejni wrogowie się pojawią. I tak najwięcej... O kurde, jak to wygląda. I tak najwięcej roboty będzie w następnym jeszcze etapie. Siema. Ale to jest bardzo prosty poziom. To takie światy tych postaci są proste. Ops, ops, ops. A przynajmniej Shirley oraz Bentleya. O Jezu, jak się przyjemnie zbiera. Ta zremasterowana muzyczka w tle jest okej, bardzo okej. Nie przeszkadza mi dubbing. Do tego dubbingu najmniej jestem przyzwyczajony, no, bo jednocześnie najwięcej grałem w Spyro. Trójkę ze wszystkich części. Ale jest dobrze. Nie jest źle. Tylko te dialogi mogłyby być bardziej do ust bohaterów przypasowane. Sparks mniej więcej nic tam nie pokazuje. Okej. Czyli chyba niczego nie pominąłem, tak mi się wydaje. Bo ile miało być? 400. A to jeszcze pozbieram. Okej, drugie jajko. Nie możesz? Hej, Sheila, mam pomysł. Weź to jajo i rozbij je o domu Williego, okej? Muszę się na nim odegrać za ostatni raz, gdy wziął mnie na rogi. Jezu, Janka. Luz. To nie było wcale dziwne. Spoko. Niechaj będzie. 301, już ponad połowa. O, ty... jeszcze tego zaatakowałem. No ty cwaniaku, byczku. I to jest ostatni etap planszy, tak właściwie. Najpierw domki rozwalamy te domki, czy nie? Pum. I atakuj mnie. O, dobra. Bo jak będziemy rozwalać tych skillofami, tych noso coś tam, to oni będą wychodzić. Pierw. Pyc. Jeszcze któryś cwaniak? O, nie. A nie, jest jeszcze jeden. XD. XD. O, i teraz jeszcze jedna zmiana w porównaniu do Spyro 2. Z wrogów wypadają z powrotem normalnie kryształy, a nie te całe duszki takie, co nam powodowały, że możemy użyć supermocy i tak dalej, pamiętacie? To już tego nie ma. Normalnie kryształki. Ok, już ponad 300 mam. Bo pamiętajcie, że tutaj jest cała ilość, czyli 100 z tamtego poziomu. Plus te 330, 40. Zbieram to tak szybko. Żyćko! Przyda się. A. O kurde, ile hajsu. Czy tutaj na dół coś nie spadło? Nie. A ty. A tutaj co za piątka taktyczna? Czemu mi nie wzięło jej? Dobra, bierzemy jajo. Siema. Bro. Dzięki za pomoc, Sheila. O, weź sobie to jajo, które znalazłem w domu. W domu trzymałeś? Nan. Nan. Acia. Dobra, a tutaj... O, zaraz co jest. O, dobra. A teraz Zoe powie mi tu twój portfal, tak. Portal do domu. Jeśli zapomnisz jak... A, dobra, jeśli zapomnisz sterowania, okej. Nieważne. Ja zapamiętam sterowanie. Jest bardzo intuicyjne, naprawdę. Wydaje mi się, że już tylko tutaj zostały diaksy. Zbierz. Tak. Ops. Proste. Coś na dół spadło? Chyba nie. I to już mi się wydaje, że... Finito. 2 dwójki. Tak. Koniec. Zrobiliśmy poziom Sheili. I to na 100%. Już gry w ogóle tak z ciekawości. 5% gry. O kurde. No to ładnie. To możemy stąd wychodzić do domu. I w ten sposób już odblokowaliśmy w pełni Sheilę. Czyli zrobiliśmy jej poziom. A nie, to było tak, że 4 poziomy plus poziom jednego bohatera, czyli Sheili w tym wypadku. I Speedway, i boss, i świat Sparksa. O kurde, to tego trochę jest. Wow. Na każdy świat tyle rzeczy. Ale dobra. Na następny odcinek myślę, że przygotujemy sobie 2 poziomy. Które zrobimy raczej na 100%. Tak myślę, czyli słoneczna rezydencja oraz Gliska w chmurach, to się chyba tak nazywało. Świetny początek Spyro 3, mi się podobało. Mam nadzieję, że wam też. Komentarze, łapki, subskrypcje i dzwoneczki. To jest bardzo mile widziane. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hej, hej.